Udany, bardziej udany w zeszłym roku. Szkoda tylko, że moi przyjaciele ze Słupska nie byli razem ze mną w półfinale. No trudno, tak się złożyło, że byliśmy razem w grupie i tylko jedna z drużyn zaprzyjaźnionych wyszła. Ale mieli bardzo fajny zespół w tym roku i liczyłem, że też powalczą o medale. Na szczęście mi w tym roku się udało z Garwolina, z nim bardzo dziękuję, że mnie przyjęli do siebie. Daliśmy radę, zdobyliśmy medal upragniony mój, bo już parę lat byłem bez medalu i wracałem z takim dosytem, z czwartym miejscem, z piątym miejscem, a w tym roku się udało mi zdobyć chociaż brąz. Naszym celem, my mieliśmy cele stopniowe. Najpierw naszym celem było się utrzymanie w Ekstraklasie, później wejście do szóstki, to równoznaczne z tym. No i jak widzieliśmy, że mamy w grupie Chemako i Słupsk, liczyliśmy, że chociaż jeden mecz wygramy i może nam się uda wejść do strefy medalowej. Udało nam się, wiadomo, im więcej meczy, tym apetyt rośnie. Wczoraj z Grębachem bardzo dobre mecze zagraliśmy, bo troszeczkę od niespodzianki brakowało nam. A szkoda, bo może byśmy byli w finale, ale udało nam się pokonać Kopę drugi raz z rzędu, więc mamy brązowy. Tak samo smakuje prawie jak złoty.